Chciałbym, żebyśmy spędzili chwilę czasu na rozważaniu Słowa Bożego w przypowieści, rozdział 7. Jednakże zanim do tego przejdziemy, jest to temat dotyczący naszej postawy i naszej walki z grzechem. I musimy tego typu rozważania ze Starego Testamentu w połączeniu z nowotestamentowymi rozważaniami dotyczącymi dyscypliny zawsze rozważać w kontekście, na jakim fundamencie to robimy, żeby nie pomieszać zakonu z łaską, bo wtedy wychodzi największa trucizna tego świata. Jesteśmy pod łaską, jesteśmy zbawieni niezależnie od uczynków, jesteśmy całkowicie ludem królewskim, wybranym przez Boga na podstawie ofiary Pana Jezusa, bez jakichkolwiek naszych zasług przed zbawieniem, w trakcie zbawienia i po zbawieniu. Bóg od nas nie był w stanie niczego wymagać, bo jako mordercy Chrystusa doskonale zawiedliśmy jako ludzie. I też dlatego jest w Nowym Testamencie rozróżnienie, że mamy zbawienie darmo z łaski, natomiast wszelkie akcje, które po zbawieniu mają miejsce, które radują Boga, są nagradzane. Nagroda nie należy się za coś, co jest z łaski. Nagroda to jest wynik pracy. Jeśli pracujemy, dostajemy od pracodawcy wynagrodzenie. I każdy otrzyma za dobre uczynki nagrodę. I jest to przedstawione jako piękne korony i tym podobne wspaniałe rzeczy. I pierwsza rzecz, która właśnie odnosi się do tych naszych słabości, które tutaj na drodze popełniamy, może być tak obrazowo z Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział, 15 wiersz. Znany kaznodzieja Spurgeon, Charles Spurgeon odniósł ten fragment do właśnie upadków wierzących. Jest to fragment, który mówi w Pieśni nad Pieśniami dosyć poetycko. Będzie strona 745. Połapcie nam lisy. Małe liski, które psują winnice. A winnice nasze przecież zakwitają. Grzechy wierzących zostały tutaj przedstawione jako coś niepożądanego w winnicy. Naszym celem jest przynoszenie Bogu owocu. Jako zbawieni mamy nowe życie w sobie, życie zupełnie boskie, wieczne, niezależne od tego naszego stanu, w jakim byliśmy przed zbawieniem. I to nowe życie wydaje owoc. Ale są też małe szkodniki. Te szkodniki to są właśnie przypadki niedoskonałości wierzących. W wielu rzeczach upadamy, jak mówi Jakub. I to jest po prostu fakt. I to jest fakt zarówno o mnie, jak i o każdym wierzącym na tej ziemi. Nikt nie jest doskonały i doskonałość osiągniemy dopiero w niebie na podstawie tego, że zostanie przemienione nasze ciało w doskonałe ciało podobne do ciała Pana Jezusa. Efezjan 3:17 jest drugim takim fragmentem, którym chciałbym tutaj przed otwarciem przypowieści 7 rozdział otworzyć. Efezjan 3 rozdział. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. My oczekujemy nowego mieszkania w domu Ojca, gdzie Chrystus nas weźmie na podstawie obietnicy z Jana 14 rozdziału.
i tam będziemy chcieli czuć się dobrze i będziemy się czuli dobrze, bo będziemy mieli doskonałego gospodarza Ojca, Boga Ojca. Tutaj jest powiedziane, że Chrystus przez wiarę ma mieszkać w naszych sercach. On nie ma być gościem. On jest mieszkańcem. Czy my jako administratorzy tego mieszkania zapewniamy mu warunki, w których on jest zadowolony z tego mieszkania w naszych sercach? Zawsze powinniśmy na to patrzeć w ten sposób, że w moim sercu mieszka Chrystus. Czy to, co dzieje się dookoła, poza sercem, jest godne tego, co ma być w sercu? A może ja mu chcę kogoś do tego serca dokwaterować? Może diabła bym sobie wprowadził jako drugiego? Wtedy na pewno Jezus by się nie czuł uhonorowany tak, jak powinno być to w życiu wierzącego. Więc nie wpuszczajmy do umysłu ani do serca niczego, co nie licuje z tym, że mamy mieszkającego w nas, w naszym sercu Chrystusa. On tam jest nie tylko na wakacjach. On tam mieszka. On tam ma się czuć dobrze. I kolejna rzecz to Mateusza 11 rozdział. Wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy. To są słowa Pana Jezusa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Pan Jezus tutaj kierował zaproszenie do ludzi, którzy byli obciążeni i spracowani. I chrześcijaństwo to nie jest nowa forma nowego obciążenia i nowego spracowania. To było pod jarzmem grzechu, że byliśmy spracowani w służbie grzechu, obciążeni i brakowało nam jakiegokolwiek pokoju. U Chrystusa jest odpoczynek, brak ciężarów, bo ciężary bierze na siebie Pan Jezus. I ukojenie, bo On jest pokojem naszym. I jest dalej powiedziane, że to jarzmo Pana Jezusa jest właśnie bardzo miłe. Dziecko czasami, gdy idzie z ojcem na spacer czy gdzieś, chce wziąć jakiś element tego, co tato czy mama niesie. Bo dla tego dziecka to jarzmo jest miłe. I my, kochając Pana Jezusa, mając Go w swoim sercu, mając Go jako gospodarza, to jarzmo z radością, z rozkoszą i z chęcią bierzemy, jeśli to jest prawidłowa postawa naszych serc. Nie jest to zakon, nie jest to przykazanie, nie jest to żaden ciężar starego typu, nie jest to żaden ludzki porządek. Jest to miłość do Chrystusa, jest to przeświadczenie, że skoro w moim sercu mieszka Chrystus, to ja po prostu jako administrator powinienem, chcę, cieszę się z takiego mieszkańca i robię wszystko, żeby była pełnia harmonia z Chrystusem i ten ciężar nie jest ciężki. Właśnie na tym polega ta różnica, że w zakonie było przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam i to wszystko było wielkim brzemieniem. W chrześcijaństwie po prostu kochamy Chrystusa i robimy to, co z tej miłości wypływa. Jeżeli kocham, to chcę zrozumieć. Jeżeli rozumiem, to zaczynam czytać w myślach. Jeżeli odczytuję w myślach, to już
jest wszystko dobrze. A czytanie w myślach mamy zapewnione dzięki temu, że mamy Chrystusa opisanego w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. Jego charakter, jaki on był tu na ziemi i jakiego objawiają nam pisma apostołów i proroków Nowego Testamentu, jaki on jest i czego od nas oczekuje. A oczekuje od nas tego, żebyśmy mu zaufali i cieszyli się tym, że on dał nam życie wieczne, że on nas kocha. Zawsze on jest tym dawcą. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Nie żadne strachy, żadne lęki. One są typowe dla niezbawionego. Są typowe dla potępionego. Wierzący ma pełen pokój i radość w Duchu Świętym. Kolejny element to jest 1 Koryntian 7:23. Koryntian 7:23, strona 1231. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. To jest bardzo ważna zasada, że jesteśmy nabyci krwią Pana Jezusa Chrystusa. To kosztowało Boga to, że Jego jedyny Syn został poświęcony za plugawych grzeszników. Jest to całkowicie dziwna historia z punktu widzenia takiego rozumowego. Aniołowie zbuntowali się w 1/3, czytamy. O zwierzętach nie czytamy, żeby choć jedno zwierzę się zbuntowało. Natomiast o ludziach wszyscy zbankrutowali, wszyscy upadli i za nich Bóg oddał swojego Syna. I jest zasada. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani do tego, żeby chcieć się podobać ludziom jako naszym właścicielom. Jesteśmy jedynie przed Bogiem. Każdy z nas osobiście przed Bogiem, sam na sam z Bogiem. I z tej relacji ma wypływać wszystko inne. Z tej relacji ma wypływać wszystko, co jest w naszym działaniu. Ja nie mam się zachowywać tak czy inaczej, bo co ludzie powiedzą. To jest typowe dla świata przed zbawieniem. Ludzie, których znam z katolicyzmu, chodzą do pewnych miejsc albo robią pewne rzeczy i uzasadnienie od małego słyszałem. Grzesiu, trzeba w coś wierzyć. Grzesiu, co ludzie powiedzą. I to jest plugastwo najgorszego sortu. Jeżeli cokolwiek robimy dla ludzi, choćby nawet nie wiem jak cennych, nie stajemy się ich niewolnikami. Robimy wszystko ze względu na Chrystusa, a wtedy ludziom przy okazji będziemy mili. Robimy wszystko ze względu na to, że Chrystus mieszka w naszym sercu, a reszta będzie taka, jaka ma być, bo Chrystus jest cichy i łagodnego serca. I wtedy Jego charakter przy okazji będzie miły ludziom. Gdy drogi człowieka podobają się Bogu, godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Okazuje się potem, że po długim życiu z Chrystusem nikt nie może nic złego na wierzącego powiedzieć. Powie, no tu fajnie, tam fajnie, tu super, no ale sekciarz. Tylko to będzie mu zarzucić. Kolejny fragment, Ewangelia Jana, 21 rozdział. To jest pouczenie dla drugiej strony. Czasami my, kochając Chrystusa, zapominamy się. I tutaj jest przykład takiego zapomnienia się, bo chcielibyśmy, żeby wszystko fajnie wyglądało, żeby
żeby, skoro ja robię pewne rzeczy, to żeby fajnie by było, żeby ten drugi też robił takie fajne rzeczy i ten trzeci, żeby robił te fajne rzeczy, bo to są fajne rzeczy dla Boga. I staram się innych zniewolić. Staram się stać nadzorcą niewolników. I tu jest właśnie taki przykład. Ewangelia Jana 21, 20 wiersz. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty sobie patrz, mówi stare, tłumaczenie gdańskie, ty chodź za mną, mówi Brytyjka. Czyli jest tutaj prosta zasada. Nie wtrącaj się do relacji twojego brata z Chrystusem. On jest odpowiedzialny między nim a Chrystusem, jaka jest relacja. Mało tego, przypowieść o konkolu i o dobrym zbożu mówi nam, że mamy pozwolić konkolowi rosnąć aż do żniwa. A jaką ty masz pewność, że ja na przykład nie jestem fałszywym oszustem? I w tym momencie moje grzechy są podstawą osądu zgromadzenia, jeśli to jest ten katalog, który jest wymieniony do osądzenia. Ale jeżeli, załóżmy, mam jakieś rzeczy, które mieszczą się w tak zwanej normie, to w tym momencie nie ma podstaw do takiego osądu, bo nie mamy rentgena duchowego. Tak naprawdę Judasz był wśród 12. Szatan był wśród synów Bożych w księdze Joba. Zawsze wśród dzieci Bożych diabeł wprowadza się sam osobiście albo przez swoich agentów. Gdy dzieją się rzeczy Boże, zawsze jest tam kilkunastu lub, tak jak wśród uczniów, jeden Judasz, fałszywiec. I też jest to ważna zasada, o której mówimy, bo Judasz powiedział: na cóż ta strata? W jednej Ewangelii czytamy, gdy niewiasta chciała uwielbić Chrystusa, poświęciwszy swój własny dar na namaszczenie Chrystusa przed śmiercią. W innej Ewangelii czytamy, że to już nie był tylko Judasz. Fałszywą ideę Judasza podjęło kilku uczniów. Już jest powiedziane, że uczniowie mówili: ty, każdy z nas niech osądza, czy to jest zgodne z Słowem Bożym, a nie, bo ten tak zrobił, bo ten tak powiedział, bo to jest tak, a tak. Nie, każdy ma podstawę do własnej drogi na podstawie własnej relacji z Bogiem i jest to zupełnie zależne od tego, czy kochasz Chrystusa, czy kochasz tego, któremu dałeś miejsce w swoim sercu. To jest jedyna możliwość, żeby było to na właściwym fundamencie. Nie można tego opierać na zakonie, który mówi trochę tu, trochę tam, przepis za przepisem i się to wszystko rozlatuje. Jeśli można to tak porównać do mięsa, to mięso można utrzymać na dwa sposoby w całości. Albo zrobić tak, jak się w szynce robi, siatkę z zewnątrz lub pancerz. Albo jak zwierzę jeszcze jest żywe, że ma kręgosłup. Chrześcijaństwo ma kręgosłup. Chrystus jest kręgosłupem. Jeżeli nie ma życia Chrystusa w środku, to wszystko się zaczyna rozłazić i żadna siatka przepisów nie pomoże. To jest po prostu ta siatka niepotrzebna, bo ona czasami maskuje prawdziwy stan. Nakładanie takiej siatki powoduje, że myślimy o zbyt wielu Judaszach, że są Piotrami. I to jest bardzo niebezpieczne. Dlatego Nowy Testament na takie działanie
nam tutaj nie pozwala, jeśli chcemy być Jemu posłuszni. Kolejne miejsce to jest Rzymian 14:4. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Więc jeżeli mamy do czynienia z prawdziwym wierzącym, to dla niego cała seria zaleceń, przykazań, przepisów jest niepotrzebna. On ma życie z Boga. I być może jest na trochę innym etapie rozwoju duchowego, niż my byśmy chcieli, żeby on był. Ale to nie jest twój sługa. To jest sługa Pana. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, czy stoję, czy leżę, do Pana należę. Tu jest, czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. I to jest oczywiście, karność zgromadzenia to jest inna rzecz. Zdarza się czasami, że ktoś żyje z żoną ojca swego, tak jak w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian czytamy. I to jest nawet szokujące wśród pogan, takie coś się nie zdarza. I wtedy złego należy wykluczyć pośród siebie. Natomiast czytając jeszcze wcześniej o różnych rodzajach trądu, mieliśmy rozważanie kilka tygodni temu o tym, to wiemy też, że są pewne rodzaje trądu, które się tylko pojawi plamka i ona się nie rozwija. I wtedy no, ze smutkiem widzimy tą plamkę. Ale jak ona się nie rozwija, to jest to przypadek, który tam kazano zostawić i nie osądzać, obserwować. I właśnie tutaj jest rzecz z kolei naszego indywidualnego oceny, o indywidualnej. Nie róbmy z nikogo niewolników. Nie jesteśmy panami nad czyjąś wiarą. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Jesteś Bogiem? Ja nie czuję się, żebym był na miejscu Boga, żeby osądzić kogoś, żeby go ocenić poza zakresem, który Biblia mi nakazuje ocenić. Ale o tym za chwilę, które miejsca mamy brać pod uwagę. Czyli czy stoi wierzący, czy pada, do swego Pana należy. I mam się o to nie martwić, bo on się naprawdę ostoi, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeżeli on jest nieposłuszny słowu, Bóg będzie go próbował, Bóg będzie go doświadczał, będzie go przez szkołę Bożą przeprowadzał. A jeśli jest akurat konkolem, no to tym bardziej masz się nim nie zajmować, bo on jest z zewnątrz. On jako ten z zewnątrz mamy się nie zajmować. Jest nawet w przysłowiach takie fajne powiedzenie, kto się wtrąca do cudzego sporu, jakby biegnącego psa za uszy łapał. To jest spór między nim a Bogiem, jeżeli on coś niewłaściwego robi. To jest jego prywatna sprawa i jego Pana. Złapiesz psa za uszy? Ja nie umiem. Ale jakbyś złapał, to by cię ugryzł, albo podrapał, albo urwałbyś mu ucho. Jedno i drugie jest niekorzystne. A to dla psa, a to dla ciebie. Całkowicie pozbawione sensu działania. Kolejny fragment. Dzieje Apostolskie 15:20. Na samym początku chrześcijanom próbowano wcisnąć zakon. I wierzący niektórzy dali się na to złapać. Dlatego mamy list do Galacjan. Dlatego mamy 15 rozdział Dziejów Apostolskich. I co powiedzieli bracia, którzy znając Pana i którzy byli na samym początku, widzieli te sprawy. 20 wiersz mówi, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany. Czyli po prostu czczenie kogokolwiek poza Bogiem, poza Chrystusem. Od nierządu, czyli to, co widzieliśmy w 5 rozdziale Koryntian, ktoś żył z żoną ojca swego. Od tego, co zadławione, to jest dosyć taka skomplikowana sprawa, dotyczyła
rzeczy, które były częściowo związane z tym, żeby nie jeść zepsutych rzeczy, zadławionych i tak dalej, z krwią. Ale tu jest ciekawe i od krwi. To miejsce niektórzy tłumaczą, że nie należy jeść kaczanki, ale też bardziej popularne, moim zdaniem, powinno być rozumienie, że po prostu mamy nie przelewać krwi, mamy nie mordować na podstawie tego, co było w księdze już pierwszej Mojżeszowej powiedziane do Noego, że kto zamorduje brata, ten poniesie karę. Chrześcijanin nie powinien mordować. I taki sam katalog powtarza się chwilę później. Dzieje apostolskie 15:28. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Nazwano je niezbędnymi. I tym się powinniśmy kierować. To, co jest naprawdę niezbędnie konieczne. Wszystko inne jest wolnością chrześcijańską i odpowiedzialnością indywidualnego wierzącego. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Po prostu jeśli ktoś te cztery granice przekroczył, to już był świadom tego zbór, że nie może takiego człowieka uważać za wierzącego. Należy go wykluczyć jako złego poza siebie, jeżeli po prostu nie da rezultatów karanie takiego człowieka. I teraz przechodzimy do przypowieści, 7 rozdział. Tu jest napisany taki poetycki trochę sposób, jak działa grzech na człowieka. W jaki sposób człowiek chce, w jaki sposób grzech próbuje człowieka omamić. Jest to pokazane obrazowo jako ostrzeżenie przed nierządem, ostrzeżenie przed padnięciem sidła niewiernej kobiety. Natomiast dotyczy to każdego grzechu. Dotyczy to mechanizmu grzechu, jaki za każdym razem się zdarza. Synu mój, strzeż moich słów i zachowuj moje przykazania u siebie. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy. Przywiąż je do swoich palców i wypisz je na tablicy swojego serca. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem, aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi, o zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona i niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. A to jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skropiłam mirrą i aloesem i cynamonem. Chodź, upojmy się miłością aż do rana. Użyjemy pieszczot do syta. Gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wróci dopiero w dzień pełni. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie.
Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie. Uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi. Nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. I tutaj w postaci tej nierządzicy jest przedstawiony mechanizm właśnie nęcenia przez grzech. Ten człowiek, który tutaj jest przedstawiony jako młodzieniec, to może być każdy z nas. Nikt z nas nie jest, jeżeli wyjdzie poza zakres bezpośredniego współdziałania z Chrystusem, bezpieczny. Jeśli myślisz, że stoisz, to bacz, abyś nie upadł. Jeżeli zdarza się upadek, to nie jest to w żadnym wypadku powód do tego, żeby myśleć, że tamten, co upadł, jest gorszy. Nie, po prostu łaska Boża zachowała cię i dziękuj Bogu, bo jeżeli trochę się wywyższysz, to być może ty będziesz następny. I tutaj mamy młodego człowieka, ale on nie musi być młody. To może być każdy z nas. Nie musi to być chłopak, może to być niewiasta, który widać, że ma za dużo czasu. Nudzi się. Łazi bez celu. Szósty wiersz pokazuje, że wyglądał ktoś oknem domu i go zobaczył wśród prostaczków jako nierozumnego człowieka, który się po prostu bez celu włóczył. Człowiek, który ma cel, ten cel chce zrealizować. Dawid bez celu się nudził i zobaczył Batszebę kąpiącą się. Gdyby w tym czasie był w czasie działań wojennych i zajmowałby się wojną Boga, żeby wygrać wojny pańskie, to nie byłoby tego grzechu. Po prostu, jeżeli mamy za dużo ludu, to jeżeli ty nie zaplanujesz dnia, to diabeł zaplanuje go za ciebie. Nie ma takiej możliwości, żeby nie wszedł w tą próżnię ze swoimi bezrozumnymi ofertami. Bo diabeł nie ma nic do zaoferowania diabełowi. I ta kobieta też tutaj jest właśnie typowym grzechem, który nic nie ma do zaoferowania. Po co ona mogła zaoferować? Przecież ona była mężatką. Czyli co? Mogła zaoferować coś, co nie zbuduje trwałej relacji. Już samo to powoduje, że rozsądny człowiek nie wejdzie w tego typu w ogóle znajomość. Po co? Szkoda czasu. Przecież nie będę miał z tobą dzieci, nie założę z tobą domu, bo mąż wyjechał z kiesą pieniędzy, zaraz wróci. I grzech taki jest. On pokazuje jakieś bzdury, jakieś kompletnie oderwane od sensu propozycje, jak Ewa zobaczyła, że owoc był zdatny do jedzenia. No i co z tego, ale w tym ogrodzie było setki tysięcy owoców zdatnych do jedzenia. Co to za argument? A tego jednego owocu poznania zła, poznania dobra i zła, nie należało brać. Nie dlatego, że nie był zdatny do jedzenia. W ogóle to nie było tematem. I tutaj mamy właśnie taką bezwartościową, śmieciową ofertę grzechu. To jest ciekawe, że oprócz tego wolnego czasu młodzieńca widzimy, że ten grzech od razu, ta kobieta od razu jest nastawiona na atak, na to, żeby być podstępna, jest takie słowo. Podstępna, czyli ona od razu ma złe zamiary. Grzech, choćby się nie wiem jak wydawał atrakcyjny, od razu ma złe zamiary. Od razu jest ukierunkowany na zakłócenie twojej relacji z Chrystusem, który mieszka w twoim sercu. I trzeba pamiętać o tym, że ja jestem zbudowany na fundamencie Chrystusa i mam pełen pokój
w relacji z Nim. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, w pełni ma wystarczającego Chrystusa do swojej pełnej dyspozycji. Czegoż mu może brakować? Tylko tego, czego Bóg mu nie dał. A jeśli nie dał, to dlaczego nie dał? Bo być może nie jest na to jeszcze czas. Albo nie jest to właściwe, żebyś to miał. Po prostu należy bezpośrednio z Chrystusem takie sprawy załatwiać, a nie w oderwaniu od Niego. Ciekawe zdanie tu jest, że ona jest ubrana w strój nierządnicy. Co to jest strój nierządnicy? Bardzo ciekawe. To się zmienia na pewno w historii. I są pewne rzeczy, które jak na nie patrzymy, to od razu wiemy, co to jest. Coś idzie jak kaczka, kwacze jak kaczka, ma pióra jak kaczka, wchodzi do wody i pływa jak kaczka. Czy powiemy, że to nie jest kaczka? A niestety żyjemy w czasach takich, że niekiedy jest takie pomieszanie, że ludzie, którzy nie są w biznesie, się reklamują. Czyli na przykład ten strój nierządnicy. Czy, drogi bracie, twój strój jest strojem chrześcijanina, czy strojem nierządnika? Czy twój strój jest bardziej podobny do Pawła stroju? W 2 Koryntian 10:10 czytamy, że jego wygląd zewnętrzny był lichy, a mowa do niczego. Czy jesteśmy bardziej podobni ze stroju do apostoła Pawła, czy do playboya, który wyszedł z klubu nocnego? Strój nigdy nie jest oceniany z punktu widzenia ładny, brzydki, według chrześcijańskiej zasady. Strój jest zawsze oceniany moralnie. Czy ja jestem ubrany bardziej jak nierządnik, czy bardziej jak Paweł? Z czym mnie pomylą? Czy chodzę jak kaczka, wyglądam jak kaczka, kwaczę jak kaczka i niosę transparent? Nie jestem kaczką, proszę do mnie nie strzelać, mimo że jest sezon na kaczki. To się nie uda. I to samo z siostrami. Czy twój strój, siostro, jest bardziej podobny do stroju nierządnicy, czy do stroju chrześcijanki? Czy cię pomylą z nierządnicą, gdybyście na przykład jechały rano autobusem, jedna wraca z klubu nocnego, a druga jedzie na zajęcia na studia? I jest z nią umówiony klient z tą nierządnicą w autobusie. Tylko tyle wie, że będzie w autobusie stała nierządnica. Miałem takie zdarzenie, że w hotelu miało mnie odebrać braterstwo. Hotel był duży, na kilka tysięcy pokoi. Umówiliśmy się mniej więcej w portierni. Ja schodzę i tam już brat z siostrą też wszedł do holu. Setki ludzi. Od razu na siebie trafiliśmy. Nigdy nie widziałem, jak oni wyglądają. I nigdy oni nie wiedzieli, jak ja wyglądam. Od razu na siebie trafiliśmy. Dlaczego? Dlatego, że siostra nie była ubrana w strój nierządnicy. Od razu wiedziałem, która siostra jest na pewno wierząca z tego całego tłumu. I jest parę rzeczy, które nie są tym, co ludzie uważają, że są. I taki bardzo ciekawy fragment jest w rozdziale 11 pierwszego listu do Koryntian. Tam są wymienione trzy rzeczy, które nie są rzeczami, którymi ludzie biorą, że są. Na przykład 1 Koryntian 11 rozdział 18 wiersz. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą być między wami rozdwojenia, aby wyszło na jaw, którzy
są z was prawdziwymi chrześcijanami. Ludzie cieleśni, pozbawieni Ducha Świętego, wywołują rozłamy. To wiemy z listu Judy. I tu jest potwierdzenie tej myśli, że powstają rozłamy i ci, którzy są prawdziwymi chrześcijanami, dążą do pokoju i jedności w Duchu Świętym. Ci, którzy są cieleśni, którzy są konkolem, przypadkowo się zaplątali, są rozłamowcami, cieleśni, zmysłowi, nie mający ducha. I tu jest właśnie rzecz, że ludzie tego człowieka też by wzięli za chrześcijanina, ale on nie jest chrześcijaninem. Czyli, tak jak powiedzieliśmy, jedna rzecz, która się wydaje ludziom, że jest, ale nie jest. Dlatego, że co do zasady jest to człowiek albo pojednany z Chrystusem, wtedy jest prawdziwym chrześcijaninem, albo ma fundament gdzie indziej i wtedy nie jest żadnym chrześcijaninem. Może trafił do zboru z powodów towarzyskich. Chrześcijanie są mili. Więc jak ja bym był niewierzący i chciałbym iść do piekła, poszedłbym do zboru chrześcijańskiego, żeby tam spędzać niedzielę i środy. Bo to jest fajne towarzystwo. Ci ludzie są uczynni, mili, sympatyczni. Więc jako niewierzący z czystego wyrachowania przyłączyłbym się do zboru chrześcijańskiego. Dlatego, że jest to super grupa. Nie kradną, nie przeklinają, pomogą. Więc czy może być nawet dla niewierzącego lepsze miejsce niż zbór? Owszem, coś mówią o Bogu, więc człowiek niewierzący pewnie się męczy, gdy tego musi słuchać. Ale z punktu widzenia czystego ekonomicznego, jako ekonomista zdecydowanie bym się na takie coś zdecydował. Więc, tak jak mówiłem, nie mamy rentgena duchowego. Nie wiemy, co jest w sercu każdego człowieka. Nawet jeśli on jest niewierzący, nie mamy podstaw, żeby go osądzić, bo Pan Jezus powiedział, pozwólcie obydwu ruść do żniwa. Bóg się tym zajmie. Jeśli jest to wierzący z kolei, to mamy zakaz bycia Panem nad czyjąś wiarą. Nie mamy go czynić niewolnikiem ludzkim. Druga rzecz, która tutaj w tym 11 rozdziale wygląda inaczej niż jest, a jest brana przez ludzi jako taki właśnie element i mylą to, to jest modlitwa. Niektórzy myślą, że coś, co nie jest modlitwą, jest modlitwą. I to jest 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 4 i 16 wiersz. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją i każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. I potem 16. Ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże, żeby się kłócić z tą zasadą. I tutaj mamy prostą rzecz, że jeżeli brat się modli albo prorokuje, ma nie mieć nic na głowie. Ja pamiętam, co mnie wyrwało z katolicyzmu. Już jako nawrócony człowiek, czytający trochę Biblię, jeszcze będąc w domu swojej mamy, oglądałem nabożeństwo katolickie, gdzie na czas modlitwy papieżowi nałożono na głowę czapeczkę. To był gwóźdź do trumny. Wiedziałem z Biblii niedużo, ale już doczytałem do 1 listu do Koryntian. I to był punkt, który dla mnie był prosty. Jeżeli głowa kościoła katolickiego, a tak go przedstawiano, nie zgadza się z Bogiem, no to znaczy, że to nie jest żaden Kościół Boży. My takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. I tutaj jest dosyć złożona sprawa, dlatego że tu słowo oddane jako modlitwa to jest proseucho.
proseucho, greckie słowo, które według systemu Stronga ma numer 4336. Przykładem zastosowania takiego słowa jest Dzieje Apostolskie 1:14. Trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami. Była to zbiorowa modlitwa, zbiorowa i co jest ciekawe z tym słowem? Nie jest łatwo, dlatego że na to, co Nowy Testament używa jako modlitwa, jest kilka słów. A jest to ważny temat, dlatego że jeśli weźmiemy na przykład Przysłów 15 rozdział, ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. Poważna sprawa. Czyli modlitwa prawych jest istotną rzeczą. I też jest bardzo ważne, jakie jest nastawienie serca, jakie jest nastawienie do Chrystusa mieszkającego w moim sercu. Bo z kolei jest taki fragment, który mówi: u tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Przypowieści 28 rozdział, wiersz 9. Więc to, co jest dobre, modlitwa, w określonych warunkach staje się ohydą. Czy jest sens spędzać czas na czymś, co jest dla Boga ohydą? Dlatego jest to dosyć istotny aspekt. I pierwsze słowo, które oddaje modlitwę, to jest na przykład aiteo. Aiteo, prosić. I w Mateusza 7 rozdział, 7 wiersz jest użyte to słowo. Tam Pan Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. I to jest inne słowo niż właśnie w 11 rozdziale Koryntian, 1 Koryntian, gdzie w 1 Koryntian mamy słowo, które jest oddane jako proseucho, czyli inne słowo. Też mamy słowo oddane jako numer Stronga 1162, greckie słowo deesis, prośba. I przykład zastosowania jest Efezjan 6:18. Na przykład w każdej modlitwie, to nie to słowo, i prośbie, to słowo. Zanoście o każdym czasie modły w Duchu Świętym, to nie to słowo, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem, to to słowo. To słowo jest dwa razy, jako prośba i błaganie w tym wierszu 6:18 Efezjan. Kolejne słowo oddane jako modlitwa w Nowym Testamencie to jest deomai, prosić. I tutaj mamy Mateusza 9:38 i to jest: proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. To mówi Pan Jezus, żebyśmy prosili Pana żniwa, żeby wysłał robotników. I to jest to słowo proście. Kolejne słowo to jest epikaleo. Ono pada w Dziejach Apostolskich 2:21. Epikaleo, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli to jest słowo wzywał. I to jest kolejne słowo, ale nie to, które jest w pierwszym liście do Koryntian. I kolejna rzecz to jest erotao, pytać. Erotao, pytać, pada na przykład w Jana 14:16. Jana 14:16 Pan Jezus mówi: ja prosić będę Ojca. To jest to słowo. Prosić będę Ojca. Czyli typowa modlitwa Pana Jezusa do Ojca. Prosi Ojca o coś. Albo Jana 16:26. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie. Czyli ludzie proszą Chrystusa. Prosić jako pytać, prosić. A nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was. Kolejne słowo to jest euchomai. Znowu oddane jako prosić, na przykład w Dziejach 26:29. Paweł na to: dziękowałbym Bogu, gdyby niedługo czy długo nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jak ja jestem. To mówił z kolei w czasie przesłuchania. Czyli powiedział mu Festus: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Agrypa, przepraszam. Z kolei wtedy Paweł powiedział: dziękowałbym Bogu, albo w innych tłumaczeniach prosiłbym Boga.
żeby niedługo wszyscy byli takimi jak ja, pominąwszy te więzy. Kolejne słowo to jest parakaleo. Znowu, pada ono w Mateusza 26:53. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów? To mówił Pan Jezus o swojej modlitwie do Ojca. Prosić Ojca mego. Kolejna to jest proseuchomai, czyli to słowo, które jest użyte w pierwszym liście do Koryntian 11, modlić się. Proseuchomai, każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją i każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. To słowo jest użyte też w Mateusza 6:5. I ono jest użyte, a gdy się modlicie, to Pan Jezus poucza, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubują albo lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Czyli tutaj widać, że Paweł, który mówi, że kobieta ma mieć nakrytą głowę, a mężczyzna ma mieć odkrytą głowę, używa słowa, którego używamy do modlitwy w komorze. Nikt nas nie widzi poza Panem, nikt nas nie widzi poza aniołami być może. I to jest moment, kiedy ja mam mieć odkrytą głowę jako mężczyzna i zgodnie z tą zasadą siostra powinna mieć odkrytą głowę jako po prostu ta, która chce się prawdziwie modlić. Bo nakrytą, przepraszam, siostra ma mieć nakrytą głowę jako ta, która chce się naprawdę modlić, bo jeśli nie, to jest powiedziane, że hańbi głowę swoją. Czy hańbienie głowy swojej jest dobrym uczynkiem? Nie jest. Głową jest mężczyzna. Tu jest rozbieżność między braćmi. Jedni mówią, że to jest właśnie głową jest mężczyzna, ale Hamilton Smith na przykład, brat uznawany między nami jako dobry nauczyciel, pisał, że to jest jej własna głowa. Więc ja myślę, że bardziej należy do tego podejść, że to są obydwa podejścia, bo Słowo Boże tego nie konkretyzuje, o którą głowę chodzi. Kontekst mówi, tak, że jest to prawdopodobnie tenże układ, tak? A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Więc kontekst by sugerował właśnie, że to jest głową żony mąż, czyli ona hańbi męża, tak? A mąż, jak się modli z nakrytą, to jest Chrystus, tak? Hańbiony. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest jednoznaczne, bo Hamilton Smith na przykład tak wyraził, że chodzi o własną głowę. Dalej, jeszcze mamy przykład tego słowa w Mateusza 14:23. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. Pan Jezus sam w obecności z Bogiem, Ojcem się modlił. I to, co dzisiaj czytaliśmy w czasie uwielbienia, Mateusz 26, gdy Pan Jezus znowu samodzielnie się modlił do Ojca. Też jest to słowo proseuchomai. To słowo jest dosyć szczególne, dlatego że tamte modlitwy mają bardziej nacisk na prośbę bez oczekiwania na bezpośrednią odpowiedź, na wielbienie bezpośredniego czekania na reakcję Boga. Tutaj jest to słowo, które ma w sobie rdzeń prosecho, czyli słuchając. Ta modlitwa jest od razu nastawiona na słuchanie. Jak Jezus się modlił, to nie po to, żeby coś Bogu Ojcu powiedzieć i nie czekać na Jego wsparcie. Modlitwa, o którą tu chodzi, jest dialogiem. To nie jest monolog wierzącego tylko do Boga. To jest prośba do Boga, modlitwa do Boga z oczekiwaniem na to, że Bóg zadziała w moim życiu. Czyli tak naprawdę taka modlitwa, na której nam najbardziej powinno zależeć. I to jest
Tutaj dowód na to, na przykład Tytusa 1,14, jest to słowo użyte słuchając żydowskich baśni. To słowo słuchając albo pilnując w starym przekładzie. 1 Tymoteusza 4,13, pilnuj czytania, napominania. Słowo pilnuj, Dzieje Apostolskie 16,14, pilnie słuchała niewiasta. Jest to słowo, które zawiera w sobie element mówienia do Boga i słuchania Boga. Właśnie dlatego w czasie zgromadzenia siostry mają nakrytą głowę. Bo w czasie zgromadzenia, po pierwsze, gdy siostra mówi amen, to ona się modli. Amen oznacza tak jest naprawdę, to jest modlitwa. I w tym momencie konieczne jest, żeby pilnując porządku takiego, jak Nowy Testament nas uczy, co do tych zasad, żeby to miało wartość przed Bogiem, żeby ta głowa była nakryta u niewiasty i odkryta u mężczyzny. I też jest ważna rzecz, że gdy się zgromadzamy, to jesteśmy nastawieni na słuchanie, czyli jest to ta część modlitwy tej, o której mówi pierwszy list do Koryntian. Czyli nie tylko zakres mojej zamkniętej komory, nie tylko zakres domowego ogniska, ale również w zborze, kiedy siostra milczy, tak jak zakon mówi, a zakon mówi, że siostra może brać udział w śpiewaniu zborowym, gdzie intonuje pieśń mężczyzna i siostra może jako cały lud powiedzieć amen. Dlatego to słowo, jak i zakon mówi, jest tu kluczowe. Sięgamy do zakonu, wiemy, jak tam siostry, jak tam kobiety się zachowywały w czasie zbiorowych zejść. Więc jak lud śpiewał, to i kobiety śpiewały. Jak i lud powiedział amen, kobieta powiedziała amen. Stąd jest taki porządek w naszym tutaj rozumieniu, najbardziej odpowiedni temu, co do zasad nas uczy Nowy Testament. I jest ciekawa wypowiedź innego brata, który znany jest z tego, że tłumaczył Nowy Testament na 3 języki, francuski, niemiecki i angielski. I we wszystkich tych 3 językach Biblia jest uznawana przez niego przetłumaczona jako bardzo dobre tłumaczenie, chodzi o Darby'ego. On w swoich notatkach dotyczących notatek jako tłumacz, które robił, napisał coś takiego. Kobieca głowa w czasie modlitwy i prorokowania powinna być nakryta. Kobieta powinna mieć nakrycie głowy w czasie rodzinnych modlitw, a również jak w przypadku którejś z córek Filipa w czasie prorokowania w domu jej ojca. Ta zasada odnosi się zarówno do modlitwy, jak i do prorokowania. Więc tutaj jest to o tyle ważne, że Nowy Testament, pierwszy list do Koryntian 11, mówi wyraźnie, że chodzi o to, żeby ta modlitwa miała wartość przed Bogiem. Czy to jest trudna rzecz, że ja mam ściągnąć czapkę, jak chcę się pomodlić, oczekując na Bożą odpowiedź? Czy Naaman Syryjczyk miał rację, że powinien dostać był trudniejsze zadanie, żeby się oczyścić z trądu? Czy może być coś wspanialszego niż kontakt z żywym Bogiem? Czy gdyby Bóg powiedział, masz na wosaka po szkle szorować 100 kilometrów i wtedy cię wysłucham, czy żeby nas Bóg wysłuchał, nie zrobilibyśmy tego? Wielu z nas, gdy chce coś prosić Boga, coś cennego w swoim życiu, to by to zrobiło, a nawet żeby chociaż być w społeczności z Bogiem, to każdy by z nas to zrobił. A tu jest prosta rzecz. Ściągnij czapkę, bracie. Załóż jakieś nakrycie głowy, siostro. Jeśli chcesz, żeby twoje proroctwo, jeśli chcesz, żeby twoja modlitwa była zgodnie z zasadami, tymi, które Bóg w swojej miłości ustanowił. I jest to rzecz lekka. Brzemię moje jest lekkie. Brzemię moje jest łatwe. I w tym Koryntian 11 jest trzecia rzecz, która nie była rzeczą, którą ludzie myśleli, że jest, a nie była. Pierwszy list do Koryntian 11, 20-21. Koryntianie są świetnym przykładem do korygowania. Bo tam niestety dużo było cielesnych rzeczy i ta zła rzecz, która tam się działa, przy okazji dała też nam podstawę do tego, żeby móc z tych pouczeń skorzystać. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do